Siema kochani, witajcie z tej strony Ania, witam was dzisiaj w pierwszym filmie w nowym roku i dzisiaj zapraszam was na ulubieńców całego roku 2020, więc jeżeli jesteście ciekawi co takiego się tutaj znajdzie, no to zapraszam was serdecznie do oglądania. I tutaj na samym wstępie chciałabym wam wszystkim złożyć serdeczne tutaj życzenia z okazji tego nowego roku. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby w tym roku spełniły się wasze największe marzenia, żebyśmy byli szczęśliwi i żeby wszystko tutaj wróciło w końcu do normalności, abyście się rozwijali, rozwijali swoje pasje, same siebie, abyście się stawiali też codziennie, z dnia na dzień lepszymi ludźmi oraz oczywiście wszystkiego, co sobie tylko zamarzycie w tym nowym roku. To ja, Ania, tutaj wam oczywiście życzę. A teraz po życzeniach lecimy tutaj z ulubieńcami roku 2020. Ja oczywiście tutaj na papierze spisałam sobie takie moje główne, jakby to można było powiedzieć, statystyki, czyli to ile filmów nagrałam w porównaniu do poprzedniego roku. Jak oglądaliście rok temu mój filmik, to ja wam tam mówiłam, że ja lubię takie różne podliczenia, statystyki itp., więc no musimy przez to tutaj przebrnąć. Więc tak, już wam tutaj mówię. W tym roku nagrałam 138 filmów w porównaniu do roku 2019, w którym było 62 filmy. No to podwoiłam tą ilość, więc brawo. Wychodzi to średnio 11 filmów na miesiąc, więc dałam radę, mam nadzieję. Wśród tych wszystkich filmów było około 48 testów. Szczerze wam mówiąc, myślałam, że było ich więcej, ale no tak liczyłam i tak mi wyszło. 48 testów to też wydaje mi się, że dosyć spora liczba. Rok temu zgromadziłam 200 tysięcy wyświetleń w tym podsumowaniu rocznym, w tym jest to już około 500 tysięcy, więc idziemy w górę. No i na mój kanał przybyło około 2,5 tysiąca nowych osób, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zostaliście tutaj ze mną i że zostaniecie. Mówiąc szczerze, jestem z siebie zadowolona, bo zrobiłam i całomiesięczne daily, które kończy się niestety z dniem dzisiejszym. Dzisiaj kończymy daily i od razu wam mówię, nie wiem, czy sobie nie zrobię króciutkiej tutaj przerwy, by trochę mi mózg tutaj odpoczął, bo niestety to daily było bardzo wymagające, jak dla osoby, która robiła tutaj wszystko sama, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie, jeżeli filmik się na przykład w tym tygodniu jakiś kolejny tutaj nie pojawi. Zrobię wam teraz jeszcze takie małe streszczenie roku 2020, jak to u mnie wyglądało. Zaczął się on bardzo pozytywnie, ja byłam bardzo zadowolona, pełna nadziei na ten rok, że jestem w stanie po prostu, wiecie, przenosić góry. Cały rok zaczęłam od Sylwestra w Szczecinie z moimi kumpelami, które możecie pewnie teraz tutaj zobaczyć, to właśnie z nimi rozpoczęłam ten rok. Ja tam też wtedy nagrywałam vloga, bo ja chciałam zacząć ogólnie tutaj też vlogować na kanale. O ironio, patrząc na to, co się stało potem. No i nigdy ten vlog też nie ujrzał światła dziennego, ale mniejsza o to. Potem zaczęło się wszystko sypać. Sami wiecie, co się pojawiło, nasz wirus w koronie, no i rypło po prostu wszystko, dosłownie. Ja byłam naprawdę bardzo taka zagubiona od tego momentu, w którym się to wszystko zaczęło dziać. Ja miałam tak ogromne nadzieje, wiecie, że ten rok będzie taki super. Miał być i koncert, miały być podróże, miało się tyle tutaj zmienić. A tak na dobrą sprawę ten rok minął mi... O tak, już tego roku nie ma. Ja też uważam, że jestem dosyć dużą szczęściarą, bo nikogo z moich bliskich ten nieszczęsny wirus nie dopadł. Możecie się oczywiście też w komentarzach podzielić jakimiś waszymi historiami, jeżeli chodzi właśnie o ten ubiegły rok. No i to będzie tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Przejdźmy sobie teraz do ulubieńców. No już wam wytłumaczę, jak to u mnie wygląda, bo pewnie część osób tutaj trafiło po raz pierwszy, więc witam was tutaj serdecznie. Mam nadzieję, że zostaniecie. No jak to tutaj u mnie wszystko wygląda? Ja ogólnie przez cały rok nagrywałam comiesięcznych ulubieńców, w nich zawsze były różne kategorie, uroda, moda oraz muzyka. No i tutaj jest podsumowanie tego całego roku. Jeżeli chodzi o urodę, wybrałam najbardziej ciekawe kosmetyki, które się pojawiły w 2020 roku. O modzie troszeczkę wam też tutaj opowiem, bo rok temu nie opowiadałam, a teraz może uznałam, że tak powiem, bo czemu by nie. No i oczywiście muzyka to będzie zestawienie takich utworów, które w największym stopniu albo mi się podobały, albo po prostu miały na mnie jakiś taki większy tutaj wpływ, więc ja już tutaj nie przedłużam i przechodzimy do ulubieńców. No i na miejscu pierwszym znajduje się tutaj bronzer z Affectu. Jego konkretna nazwa to Glamour Pressed Bronzer w kolorze Brazil. Jest to bronzer, którego ja w tym roku używałam chyba najwięcej. Nawet nie powiem wam, czy w drugiej połowie tego roku nie używałam
używałam go częściej niż tego bronzera z Fenty. Jest to taki delikatny, naturalny bronzer o przepięknym zapachu kokosa. Do tej pory ten bronzer tak pięknie pachnie, uwielbiam ten zapach. Jego cena to około 70 zł i jest to bronzer w takim, jak możecie zobaczyć, lekko ciepłym odcieniu. I co najfajniejsze, bardzo dobrze i szybko się na tym bronzerze pracuje, nie robi on plam. Ja Wam też o nim wspominałam w moich top 5 ulubionych bronzerach. Proszę bardzo, możecie sobie obejrzeć, jeżeli chcecie, jeżeli Was interesuje, to tam troszeczkę więcej na jego temat mówiłam. No i to jest taki produkt, który naprawdę w tym roku polubiłam i go używałam, więc numer 1 to bronzer z Affectu. Skoczymy sobie teraz do pielęgnacji. Ja tak będę, wiecie, na zmianę. Raz tutaj makijaż, raz pielęgnacja, bo robiłam to mniej więcej w tej kolejności, jak te produkty się u mnie pojawiały. Wiecie, w danych miesiącach, no to zaczęłam od tego, który był w styczniu, teraz lecimy chyba luty, tak mi się wydaje. No i tutaj pojawił się taki czerwony peeling z The Ordinary. Na pewno go kojarzycie. Jego cena to około 50 zł na tamten czas. Nie wiem, jak jest teraz, bo te produkty były, potem znikły. Z tego, co ja słyszałam, to ogólnie The Ordinary wykupiło Estée. No i to jest ten słynny czerwony peeling z Instagrama i z TikToka i naprawdę jest to rewelacyjny produkt. Ja, jak może pamiętacie, jak Wam go pokazywałam na samym początku, no to miałam prawie całe opakowanie, teraz to opakowanie jest prawie tutaj puste. O, proszę bardzo, więc używałam go tutaj regularnie w tym roku, raz w tygodniu bądź rzadziej i naprawdę on przyniósł u mnie świetne rezultaty. Jest to produkt, który musicie używać tutaj zgodnie z tym, co producent Wam tutaj mówił. Nakładacie w niewielkiej ilości, omijając okolice oczu, omijając okolice ust. Zostawiacie go na 10 minut, po czym zmywacie ciepłą wodą. Jest to peeling dobry w sumie dla każdego rodzaju cery, a w szczególności właśnie dla cery mieszanej, trądzikowej. Przy cerze na przykład suchej musicie tutaj troszeczkę bardziej uważać i nie przesadzać też właśnie z ilością i częstotliwością używania go. Ten produkt ogólnie ma za zadanie rozjaśnić Wasze przebarwienia, a także wygładzić strukturę Waszej skóry i faktycznie to robi. Ale z tego, co wiem, też inne firmy po sukcesie właśnie tego produktu zaczęły wypuszczać swoje wersje i taką wersję wypuściło na przykład Eveline. Kolejno mam tutaj rozświetlacz, który zdecydowanie zasługuje na miejsce w tym moim tutaj, można powiedzieć, plebiscycie najlepszych kosmetyków roku 2020 i mowa jest tutaj o Turbo Highlight'cie z Glam Shop'u i jest to przepiękny złoto-perłowy rozświetlacz. Ja go bardzo często stosowałam w tym roku, praktycznie w każdym filmiku, tak mi się wydaje, że miałam ten rozświetlacz tutaj na policzkach. Jest to rozświetlacz, który wydaje mi się, że u każdego będzie wyglądał świetnie. On ma tutaj lekkie drobiny, ale to jak się błyszczy, to jest po prostu hit tego roku, jak dla mnie. No i cóż tutaj mogę więcej powiedzieć o tym produkcie? Tak powinien wyglądać rozświetlacz. Błyszczy się przepięknie, super wygląda, nie odznacza się jakimś tutaj ciemniejszym tonem. Rewelacja jak dla mnie, więc to jest kolejna rzecz, która zasługuje na miano tutaj najlepszego kosmetyku roku 2020. Następnie czas na najlepszy puder pod oczy tego roku. Jest to zdecydowanie Paese Puff Cloud. Testowałam Wam ten produkt tutaj na kanale, jego cena to około 25 zł i to, jak on przepięknie wygładza tutaj strukturę pod okiem, jak się nie odznacza, nie bieli, nie robi flashbacka, to jest po prostu hit. Używałam go też bardzo często. Spośród wszystkich pudrów pod oczy, które testowałam, a było ich dosyć sporo w tym roku, no to ten wygrywał tutaj w 100%. Naprawdę rewelacyjny i niedrogi. I z tego, co mogłam zaobserwować, to też wiele z Was podzielało tutaj moje zdanie, więc w większości się tutaj zgadzamy, że jest to naprawdę bardzo dobry puder pod oczy. Więc oczywiście tutaj wielkie brawa oraz gratulacje dla tego produktu. Przejdźmy sobie teraz dalej. Teraz już coś nie pod oczy, a raczej na nasze powieki, bo porozmawiamy sobie tutaj w tym momencie o cieniach, które zdecydowanie naprawdę w tym roku u mnie tutaj zrobiły dosyć dużą furorę. I mowa jest tutaj o cieniach kolorowych z firmy September Rose. Są to paletki Slash 1 oraz Slash 2. Świetne kolorowe cienie za cenę około 120 zł. Te paletki się tutaj musiały znaleźć w tym moim zestawieniu, bo naprawdę używałam ich bardzo często. Robiłam Wam też test właśnie tej Slash 1 tutaj u mnie na kanale. I z tego, co zauważyłam, niewiele osób tutaj u nas na YouTubie mówi o tych paletkach, a są one naprawdę dobre, mają świetną pigmentację, super się na nich pracuje, świetnie się blendują i naprawdę jesteście w stanie tutaj zrobić makijaż w każdym kolorze, jaki sobie tylko wymarzycie. To są zdecydowanie paletki dla fanów właśnie kolorowych makijaży, więc jeżeli lubicie, a nie słyszeliście o nich wcześniej, to serdecznie Wam mogę je tutaj polecić. Następnie porozmawiamy sobie tutaj troszeczkę o włosach
i tutaj chciałabym wam powiedzieć, że w tym roku się tak troszeczkę bardziej zajawiłam, jeżeli chodzi o te wszystkie włosowe tutaj sprawy. Zaczęłam regularnie robić wcierki, zaczęłam też te moje włosy regularnie olejować. No i takim dużym krokiem, który tutaj poczyniłam, była zmiana mojej szczotki z Tangle Teasera na szczotkę tego typu. Mam też oczywiście u siebie szczotkę Olive Garden, ale ją używam już długo i ją bardzo lubię. Ta jest nowością, która pojawiła się w tym roku u mnie i powiem wam tak, jest to ogólnie szczotka, którą kupicie w Rossmanie za około 25 zł. I wiecie, do tej pory uważałam, że tylko Tangle Teaser jest w stanie rozczesać moje włosy bezboleśnie, jak ja się grubo myliłam. A też zauważyłam, że faktycznie troszeczkę się potwierdza to, co niektórzy mówią, mianowicie to, że troszeczkę ten Tangle Teaser faktycznie szarpie te włosy. Jednak wiadomo, jeżeli szczotki używacie w dobry sposób, no to nie powinno się nic takiego dziać, ja jednak zaznaczam, jak to było u mnie. No i uznałam, że sobie tą szczotkę tutaj zmienię i to był strzał w dziesiątkę. Po prostu hit i taki relaks jest przy czesaniu, że po prostu sama przyjemność. Powiem wam, że Paleza chyba rozbiło tutaj bank, bo pojawi się tutaj kolejny produkt właśnie z ich firmy i mowa jest tutaj o podkładzie Run for Cover. Jego cena to około 40 zł. Też wam go testowałam tutaj na kanale. Jest to pięknie wyglądający na twarzy, super trwały podkład nawilżający, z dosyć mocnym tutaj kryciem. Nie będę tego ukrywać, ale to krycie można tutaj oczywiście stopniować od mniejszego do większego w zależności od tego, ile tego produktu na twarz użyjecie. Dobrze zakrywa on niedoskonałości, przy czym wygląda właśnie tak bardzo naturalnie na cerze. I to, jaką ma trwałość, to jest po prostu też tutaj bardzo mocny hit. Ma takie matowe, naturalne wykończenie. To nie jest taki, wiecie, toporny mat, tylko taki bardziej naturalny, co w tym roku mi się bardzo podoba, że w wielu podkładach, które się pojawiły, właśnie takie wykończenie tutaj mogliśmy zaobserwować. On nie jest podkładem absolutnie ciężkim, mimo tego, że możemy tutaj naprawdę uzyskać dosyć solidne krycie. Też nie podkreśla on porów, ale może podkreślać suchości i to wam tutaj oczywiście zaznaczę. I on dosyć szybko też na twarzy zastyga, przez co jakbyście chcieli na przykład dokładać tego podkładu, no to musicie tutaj dosyć szybko pracować, żeby, wiecie, zbudować sobie to krycie, jakie oczywiście chcecie. Moim kolejnym hitem tego roku są samoopalacze z Maytan. Powiem wam, że są to chyba najbardziej naturalnie wyglądające na skórze samoopalacze. Testowałam wam je tutaj oczywiście na kanale, możecie sobie obejrzeć. Tutaj jest taki jeden grubszy test. Cena takiego samoopalacza to około 100 zł, troszeczkę więcej. Co te samoopalacze takiego robią, że one mnie tak niesamowicie zaskoczyły? Tutaj na pewno punkt pierwszy to jest to, jak one naturalnie właśnie wyglądają na skórze. Nie mają one takiego pomarańczowego efektu. Też, co jest fajne, możecie sobie wybrać, jakie wykończenie chcecie mieć tego właśnie produktu. Tutaj mam na przykład Super Dark. Tutaj też jest akurat super dark, ale jeżeli chodzi na przykład o ten, to on się nadaje do pierwszego stosowania dla osoby, która na przykład nigdy wcześniej samoopalacza tego typu nie używała. Są to samoopalacze w piance, które możecie nakładać na całe swoje ciało oraz na twarz. Nie robią one smug oraz nie śmierdzą samoopalaczem. Ja często miałam takie produkty, które miały być samoopalające, które było mówione, że o, one nie będą śmierdzieć, a okazywało się, że śmierdziały najgorzej. Tutaj ten zapach jest praktycznie w ogóle niewyczuwalny. I też możecie sobie wybrać, czy chcecie tą opalenie mieć jaśniejszą, czy ciemniejszą. I w zależności od tego, jaką chcecie, no to tak długo trzymacie ten produkt na swoim ciele. Czyli na przykład przez godzinę jak potrzymacie, to będziecie mieć jaśniejszą tą opaleniznę niż w momencie, gdy potrzymacie na przykład go 3 godziny. Znowu wrócimy tutaj do tematu włosowego. No i ja tą firmę odkryłam w tym roku właśnie, gdy oni wyszli z tą swoją serią. Tutaj jest mowa o firmie Only Bio. I tutaj chciałam wam powiedzieć akurat o peelingu do skóry głowy. Ja go sobie kupiłam po tym, jak skończył się mój peeling trychologiczny z Radicala, który był świetny. Jest to taki bardziej delikatny produkt. Jedyna rzecz, która mnie tutaj irytuje, to to otwarcie, które czasem jak za mocno przekręcę, no to odkręcam całe. No i tak to tutaj wygląda. Ja i moje odwieczne problemy z otwarciem opakowań to jest po prostu już tutaj standard. Ja ogólnie ten produkt stosuję raz w tygodniu, robię sobie tutaj takie przedziałki, aplikuję go, potem wmasowuję. Robię taki lekki masaż, potem spłukuję. No i to tyle i naprawdę są tutaj świetne efekty. Też skóra głowy się troszeczkę jakby mniej przetłuszcza i też te włosy lepiej wyglądają, są bardziej uniesione po właśnie takim peelingu. Ten puder musiał się tutaj znaleźć. Mowa jest tutaj o pudrze Znam. Jego cena to około 37 zł. Ja wam test marki Nam robiłam tutaj oczywiście na kanale. Ta marka pojawiła się w tym roku. Jest to od One Vibo i ten puder skradł tutaj moje serce. Ja go non-stop używam. Już go praktycznie tutaj wykończyłam, więc muszę sobie
sobie kupić kolejne opakowanie. Powiem wam, że on daje na twarzy taki efekt bardzo naturalny, z lekką taką satyną, mogłabym powiedzieć, przez co ten efekt nie jest taki toporny, nie jest on taki sztuczny, naprawdę bardzo naturalny. I to, jak ten produkt przepięknie pachnie, to jest po prostu hit. On pięknie wygładza skórę, też nie odznacza się na twarzy i też bardzo dobrze współgra ze wszystkimi podkładami, jakie stosowałam, więc jestem bardzo z tego produktu zadowolona. Jest to mój taki pudrowy hit tego roku, można powiedzieć, dosłownie. W tym roku odnoszę wrażenie, że w porównaniu do tamtego jest znacznie mniej podkładów tutaj u mnie w tym zestawieniu, no i teraz przychodzi czas na ostatni, który odkryłam w sumie w tym miesiącu dzięki wam. I mowa jest tutaj o Essence Pretty Natural. Jest to bardzo tani, ale zajebisty podkład. Wyrównuje w bardzo dobrym stopniu koloryt skóry i nie odznacza się w ogóle na skórze. Chodzi mi tutaj głównie o to, że jakbyście mnie zobaczyli na przykład na żywo, to byście nie powiedzieli, że ja mam jakikolwiek podkład na skórze, bo tak idealnie on z nią współgra. Świetnie się on utrzymuje na twarzy, jest mega trwały. Zresztą w teście, który możecie sobie tutaj obejrzeć, oczywiście tam to jest wszystko pokazane. On przez cały dzień jest w stanie mi tutaj wytrzymać w stanie nienaruszonym. On ma też być takim podkładem, który niby jest nawilżający, ale ja tego nawilżenia tutaj nie czułam, ale też nie czułam jakiegoś przesuszenia. Jest to też produkt, który sprawdzi się dobrze dla osób, które nie wymagają od podkładu jakiegoś mega mocnego krycia, bo to krycie jest tutaj raczej niskie w stronę średniego maksymalnie, więc to wam też tutaj zaznaczam, no ale to jest taki mój podkładowy hit tego roku. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi właśnie tutaj o ulubieńców urodowych roku 2020, to jest w sumie taki bardzo ciekawy produkt, który też się u nas tutaj pojawił, myślę, że tak około października, i mowa jest tutaj o produkcie z Rimmela do brwi Wonderlust. Jest to ogólnie taki tint, który ma się na naszych brwiach utrzymywać do 2 dni. Jeżeli o to chodzi, no to jeden dzień on tutaj wytrzyma naprawdę w stanie nienaruszonym, dopóki go nie zmyjecie, i on tak przepięknie utrwala brwi. To nie będzie też produkt dla wszystkich, bo niestety tutaj mamy gamę tylko 3 kolorów i osoby o brwiach czarnych oraz o brwiach w kolorze rudym tutaj niestety nie znajdą koloru dla siebie. To jest słabe i nad tym ubolewam, ale ogólnie jest to produkt taki, który ma wam zapewnić bardziej taki naturalny efekt na brwiach. Coś bardziej w stylu takich brwi, jakie ja mam teraz w tym momencie, i on to robi tutaj w 100%. Jak ja go używam, to nie muszę używać innego produktu w stylu na przykład mydła, żeby te moje brwi wystylizować tak jak chcę, bo on tutaj w zupełności wystarcza i jest to też taki mój hit. Przejdźmy sobie teraz do mody, ja wam będę tutaj opowiadała, a na ekranie będą się wam pojawiały różne zdjęcia, byście mogli też zobaczyć, o co mi tutaj dokładnie chodzi. No i zacznijmy sobie tutaj od stylu lat 90., który w tym roku w bardzo dużym stopniu tutaj powrócił. Pojawiło się dużo takich, wiecie, mega długich spodni, w bardzo luźnych krojach. Ja takich spodni mam u siebie w szafie już nie wiem ile par, ale kilka na pewno, i właśnie one w dużym stopniu wpłynęły tutaj na to, jak ja wyglądałam, jak się ubierałam, też sam styl lat 90., dresy, za duże bluzy, luźne spodnie, wiecie, to wszystko się tutaj przewijało. No i też właśnie przez to, że mieliśmy takie te okresy, w których nie za dużo mogliśmy wychodzić z domu, no to też taki luźny styl w stylu dresowym się tutaj u mnie też pojawił, bardziej taki wygodny, mogłabym powiedzieć. Jeżeli chodzi o buty, to właśnie różnego rodzaju sneakersy oraz też takie mega ciężkie buty w stylu właśnie tych, które wam się teraz tutaj pojawiają na ekranie. No i tak wyglądał mój styl w tym 2020 roku. Zobaczymy, co przyniesie ten rok. Teraz przejdźmy sobie do ulubionych moich utworów w tym roku. Najchętniej to bym wam po prostu puściła wszystkie utwory, jakie się pojawiły u mnie tutaj we wszystkich ulubieńcach w tym roku. No ale wybrałam 12 takich, no moim zdaniem, najlepszych. No i na miejscu 12 znajduje się Harry Styles z piosenką Golden. Miejsce 11, Irila, Pay Me Back. Miejsce 10, Michael Jackson, Invincible. Miejsce 9, Doja Cat i Gucci Mane, Like That. Miejsce 8, Spandau Ballet, Gold. Miejsce 7, Genesis, Land of Confusion. Miejsce 6, George Michael, Amazing. Miejsce 5, Jonas Blue and Max, Naked.
miejsce czwarte Miley Cyrus Midnight Sky. Miejsce trzecie Little Mix Sweet Melody. Miejsce drugie Bebe Rexha i Doja Cat Baby I'm Jealous. I miejsce pierwsze Elton John Your Song. I to jest już wszystko, jeżeli chodzi o podsumowanie roku 2020. Poznaliście tutaj moją ulubioną muzykę, ulubione trendy, no i oczywiście najlepsze produkty, które moim zdaniem w 2020 roku się tutaj pojawiły. Dajcie mi koniecznie znać, co u Was było niesamowitym hitem, chętnie poczytam, a z mojej strony jest to już wszystko. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. I cóż, kochani, do następnego razu, buziaki, trzymajcie się. Cześć! Mua.